Edyta, czy masz czas na pracę zawodową przy okazji treningów, czy zrzuciłaś wszystko? Też z racji, no niestety, nadal panującego koronawirusa, wszystkie wyjazdy zagraniczne samoistnie gdzieś tam zostały poodwoływane, a te, które miałam, musiałam sama odwołać, bo zazwyczaj moja praca to praca za granicą i te sesje zdjęciowe są gdzieś w Europie, ale jednak to wymaga wylotu, dnia pracy i przylotu, więc na takie po prostu teraz sesje nie mogę sobie pozwolić, bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy bardzo mało czasu, żeby nauczyć się całego układu. Zdarza mi się, że mam jakąś sesję zdjęciową tutaj na miejscu w Warszawie albo w Polsce, ale to jest tylko jeden dzień i na razie zdarzyło się tak raz, teraz będzie może drugi i albo ustawiam tak, że jeszcze wieczorem mamy trening, albo po prostu tego dnia nie trenujemy. Powiem szczerze, że na razie mi to nawet odpowiada, że tej pracy zawodowej jest mało, bo wolę skupić się właśnie na tańcu. A jakie sesje musiałaś odwołać, te zagraniczne? I czy zrobiłaś to z bólem serca? To są zazwyczaj sesje komercyjne. Ja robię bardzo dużo sesji sukni ślubnych i kosmetyków też, więc takie sesje zostały odwołane. Ale to są też klienci często, którzy biorą mnie już kolejny raz, więc oni też są poinformowani, że to jest z powodu tego, że biorę udział w Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście wszyscy mi bardzo kibicują, to też jest bardzo fajne. Moje agencje też trzymają za mnie kciuki i zazwyczaj te sesje są po prostu przeniesione na inny termin.